Dzisiaj Dzień Kobiety. Ja osobiście życzę wszystkim paniom wszystkiego przedobrego. A strachmi, czego życzą wam jarociniacy? Czego pan życzy małżonce na Dzień Kobiety jutro? Do wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń. A pozostałym kobietom na świecie? No też. Przede wszystkim. Dobrze. Wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim. No nie wiem, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, no i żywiości. Szczęścia i słodyczy. Dziękuję. Pozdrawiam. Ja wszystkiego najlepszego i przede wszystkim, kurka, żeby nas kochały bardziej niż kochają. Dlaczego pan życzy swojej żonie na Dzień Kobiety? O, to, żeby urodziła. Wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim. No panie, no kobietom się powinno życzyć cały rok moim zdaniem. Nie jest to wyjątkowy dzień. Ja tak uważam, że jeśli się ma kobietę, trzeba ją szanować i kobieta powinna być szanowana codziennie. No a przede wszystkim zdrowia i wytrwałości, żeby się mężowie zawsze opiekowali. No, wszystkiego najlepszego dla wszystkich pań. Na Dniu Kobiet wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechu przede wszystkim, radości i pogody ducha. Mhm. Codziennie 8 marca. Wszystkiego dobrego. Chłopaków. Najlepszych chłopaków. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, radości, pieniędzy, fajnych chłopaków, żeby mi się powodziło w życiu, założyły rodzinę, zdały studia, no. Czego żyć więcej, nie? Przyjemności. Nie wiem, szczęścia, miłości, pieniędzy, fajnego chłopaka i tam, no nie wiem jeszcze. A tu? Przede wszystkim spełnienia marzeń. No wszystkiego najlepszego, nie? Z okazji ich dnia. Prawidłowo. Wszystkiego najlepszego. Okej. Okay. Dużo zdrowia, nie? I dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dużo zdrowia i miłości. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. O! Zdrowia! Zdrowia, szczęścia, dużo, dużo. Właśnie. Mało kłopotów, takimi jak my.